Ten remont był długo oczekiwany przez mieszkańców. Nowe oblicze ulicy Paca powinniśmy w pełnej krasie zobaczyć w połowie wakacji. W kwietniu 2020 roku Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Miasto Suwałki zawarły porozumienie, na mocy którego samorząd zobowiązany jest sfinansować przebudowę podziemnej infrastruktury ulicy oraz oświetlenie, wykonanie nakładki asfaltowej. Do miejskich urzędników należało też między innymi przygotowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wszelkich zezwoleń na prace przywracające należyty stan ulicy. Renowację ulicy podzielono na dwa etapy. Zgodnie z zapowiedzią w tym roku dokończymy remont i przebudowę ulicy Ludwika Paca. W tamtym roku zostały przebudowane zatoki parkingowe i fragment chodnika. W tym roku już dokończymy cały remont na całej długości ulicy. Będzie zupełnie nowy asfalt, dokończone zostaną wszystkie chodniki, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, wybudowane będą nowe parkingi, ale również i nowe oświetlenie. Prócz prac budowlanych zaplanowano również wykonanie trawników i nasadzenia drzew. Jak podaje ratusz, będzie ich kilkanaście. Pojawią się tutaj jarzębiny, lipy drobnolistne i świerki. Na przeobrażenie ulicy Paca w tegorocznym budżecie zaplanowano blisko 1 000 000 zł. Spółdzielnia wyłoży nie więcej niż 240 tysięcy złotych. Wynika z podpisanego jesienią aneksu do umowy. 28 grudnia ogłoszono przetarg na drugi etap robót. Po rozstrzygnięciu tego postępowania dowiemy się, ile faktycznie ta ulica będzie kosztowała i miasto, i spółdzielnię.